pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, przywitać Państwa na 31 już prezentacjach za komendę. Dziękujemy. Przepraszam, 30. Jeszcze mamy 24 raz powiatowe i 11 raz międzywojewódzkie. Także to taka impreza, która już jest historyczną, możemy to określić. I cieszymy się, po okresie takiej przerwy pandemicznej możemy się z Państwem spotkać i w pełnej klasie te prezentacje przeżywać. Cieszę się, że zaszczyciliście Państwo swoją obecnością. W sposób szczególny cieszymy się z przybyłych gości. Nie byłoby tego typu imprez, gdyby nie było osób wspierających, zaangażowanych. Tego typu prezentacje odbywamy z udziałem środków również Starostwa Powiatowego Białej Podlaskiej. Za ręce członków zarządu składamy serdeczne podziękowanie. No oczywiście nie sposób nie podziękować, pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury, która ze swoim zespołem tutaj naprawdę wkłada ogrom sił, zdrowia, chwali się swoimi umiejętnościami, a ja ją bardzo pochwalę. Umiejętności są bardzo różne. Ja się też cieszę z tego, że po raz pierwszy od 2 lat mogę zobaczyć Państwa tutaj w naszej sali na żywo, bo do tej pory niestety mogliśmy się widzieć tylko przez ekran telewizorów. Także jest to dla nas nowa sytuacja. Tego typu impreza odbywa się tutaj pierwszy raz na taką skalę. Dzisiaj wystąpi na scenie 250 osób. Będzie to 29 zespołów, grup, solistów, instrumentalistów. Także mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało, będzie naprawdę zróżnicowanie. Z 3 województw przyjadą zespoły. Wiadomo, że nasze lubelskie, województwo mazowieckie i podlaskie. Chciałem powiedzieć, że życzę wszystkim, którzy będą występować, jak najlepszych występów i żeby te kolędy były dla nas też takim świętem i atrakcją i czymś dla ciała i czymś dla ducha i żebyśmy ten okres Bożego Narodzenia przenieśli na dalszą część naszego nowego roku, a że spotykamy się już w nowym roku, to też wszystkim Państwu, dla całej gminy, dla Pana Wójta. Życzę, żeby ten rok był jak najlepszym rokiem, żeby to był rok pokoju dla nas wszystkich, żeby wojna na Ukrainie się zakończyła, żebyśmy mogli wyjść z kryzysu obronną ręką, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się z tego, że rozwijamy się i zarówno w naszych domach, jak i w gminie, a to, co powiedział już wcześniej Pan Wójt, że w gminie się dużo rzeczy udało zrobić i pewnie finalizacja tych rzeczy teraz będzie następować. To jest tylko i wyłącznie przykład Państwa ciężkiej pracy, zarówno Rady, jak i Wójta. Mamy taki okrągły jubileusz. Cieszymy się, że od 30 lat tego typu uroczysta impreza odbywa się właśnie w Konstantynowie. Po 2 latach takiej przerwy pandemicznej, ale nie przerwy w prezentacjach, bo prezentacje się odbywały tylko bez udziału publiczności. Nawet tutaj przed chwilą pan poseł był zdziwiony, jakże się to organizowali, a okazuje się, że to wychodziło bardzo pięknie. Ludzie na bieżąco śledzili występy zespołów, no i się udało, czyli nawet jakieś problemy techniczne jesteśmy w stanie też pokonać, żeśmy
je pokonywali. A dzisiaj, cóż, piękna impreza, 29 grup zespołów występujących, indywidualistów, także wspaniałe popołudnie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, żeby posłuchać i żeby przedłużyć sobie ten piękny okres przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Prezentacje połączone również z wystawą aniołów i tych bożonarodzeniowych i dekoracji bożonarodzeniowych. Piękna też prezentacja. Wiele osób na to usilnie pracowało. Na pewno ci, którzy dzisiaj odwiedzają Konstantynów, zobaczą te piękne skrzydła anioła. Kochani, przy tych skrzydłach kilkanaście osób pracowało przez 3 tygodnie. Także ile to jest pracy, ile to jest zapału, ile to jest kunsztu i pomysłu, i myślę, że to dzieło Gminnego Centrum Kultury naprawdę wymaga pozytywnej oceny i chwały tym, którzy tego typu inicjatywy tutaj realizują. Podkreślił, jak bardzo prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury w Konstantynowie. No tak, Gminne Centrum Kultury jest naszym takim wyjątkową instytucją. Nie ukrywam, bardzo ożyłą w ostatnim okresie, ale to nowe twarze, nowe zarządzanie, inne spojrzenie na pracę Gminnego Centrum Kultury. Także jest bardzo aktywne, bardzo ambitne, pomysłów jest bardzo dużo i dzisiaj to jest, możemy powiedzieć, po orszaku Trzech Króli, kolejna już w tym roku impreza. A tych imprez w tym roku jest planowanych bardzo dużo i na pewno o Konstantynowie, Gminnym Centrum Kultury, w mediach Państwo dużo usłyszycie i zapraszamy do Konstantynowa. A jeszcze tylko podkreślę, że przede wszystkim Gminne Centrum Kultury zmieni swoje oblicze, bo w tym roku jest planowany taki duży remont tego obiektu, więc i z zewnątrz, i wewnątrz ten obiekt będzie tętnił życiem i będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Powiedzmy również o sukcesie gminy Konstantynów, mieszkańca gminy Konstantynów, chyba o tych statuetkach. Zacznijmy od płyty, którą wydał nasz mistrz. Tak, pan Zdzisław Marczuk po takich wielorakich staraniach i działaniach sfinalizował pomysł, w zasadzie to był pomysł Gminnego Centrum Kultury, żeby ufundować płytę naszemu mistrzowi Zdzisławowi Marczukowi. Okazało się, że jest to możliwe do zrealizowania i album dwupłytowy się ukazał i w dniu dzisiejszym jest jego jak gdyby taka promocja. Cieszymy się, taka premiera. Cieszymy się, że mistrzowi udało się po prostu nagrać te swoje najpiękniejsze utwory na różnych instrumentach, głównie na skrzypcach, a pragnę podkreślić, że poza muzyką, którą od wielu lat tworzy, to od 2 lat tworzy jeszcze coś piękniejszego. Buduje skrzypce. To jest coś pięknego. Także gratulujemy. Statuetki czy grawertony ufundowała Gminne Centrum Kultury. Organizatorzy dzisiejszych prezentacji, osobom, które się tam najbardziej zaangażowały, czyli starostwu powiatowemu, gminie. No oczywiście przy okazji wręczyliśmy również obecnemu panu posłowi Dariuszowi Stefaniukowi. Także wszystkim, którzy się zaangażowali, którzy pomogli, którzy dołożyli cegiełkę, tak jak tutaj wspomniała pani dyrektor koło gospodyń wiejskich, tutaj się też zaangażowało bardzo mocno. Serdecznie, serdecznie dziękuję. Święczy kolędy ton, a w kościele palą świece. Nie każdy ile tchu wyśpiewuje chwałę Pana. On w sercu zrodzi się, tylko jedna jest taka noc.
30 w Konstantynowie odbywają się prezentacje za kolędę Dziękujemy. W tym roku mały jubileusz, 30 lat i mnóstwo zespołów. Jakich? To prawda, mamy dzisiaj jubileusz, 30-lecie. Tylko gramy jeden rok krócej niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale można powiedzieć, że zespoły nam dzisiaj dopisały prawie do naszego jubileuszu. Mamy 29 grup śpiewaczy, solistów, instrumentalistów, zespoły instrumentalne. Także wydaje nam się, że ten rok jest szczególny. 4,5 godziny muzyki na żywo w wykonaniu wielu zespołów z trzech województw, z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Także uważamy ten jubileusz za udany. Oprócz prezentacji na żywo, oprócz występów, można także podziwiać dekoracje. Kto wykonał? Z tyłu sali widowiskowej przygotowana jest wystawa prac z 16 konkursu Aniołów i Ozdoby Bożonarodzeniowe. Wyjątkowo w tym roku pracownia artystyczna Gminnego Centrum Kultury przygotowała skrzydła, przy których można wykonywać sobie zdjęcia pamiątkowe i jest jeszcze do tego dostrzeżony strój. Więc tak naprawdę do tego wszystkiego przyczyniło się wiele osób. W tym roku też z dekoracją wielką rolę odegrał warsztat terapii zajęciowej, który też nas wsparł pomocą i wykonał strój. Także praca wielu osób. I podziękowania kół gospodyń wiejskich. Tak, chcieli jeszcze byśmy podziękować dla Koła Gospodyń Wiejskich w Konstantynowie za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników, którzy dzisiaj wystąpią, a jest ich 250 osób, plus zaproszeni goście, także panie miały co robić, ale myślę, że udało się im ten poczęstunek. Pierożki są przepyszne, wszyscy chwalą, także myślę, że nikt od nas nie wyjdzie głodny dzięki tym paniom. Wspiera spotkania kolędowe, skoki za kolędę dziękujemy. To takie bardzo ważne wydarzenie na mapie imprez powiatu bielskiego. Dlaczego? No przede wszystkim jest to nawiązanie do wspaniałej polskiej tradycji kolędowania, ale nie tylko kolędowania, bo całej ceremonii obrzędu bożonarodzeniowego. To też ważne spotkania różnych grup, wymiany doświadczeń, takiego koleżeńskiego. No, to jest przegląd praktycznie. To praktycznie nie ma tutaj, wszyscy są zwycięzcami. Cieszymy się, że te tradycje na naszym południowym Podlasiu, ziemi bialskiej, mają swoją taką głęboką i długą tradycję, a dzięki zaangażowaniu władz wojewódzkich, powiatowych, ale głównie trzeba podkreślić samorządowych. Tutaj gminy nasze stają na wysokości zadania przy dużym, że tak powiem, wsparciu też i naszego powiatu. Praktycznie nie ma gminy na terenie naszego powiatu, no i w przypadku miasta to jest też pewien fenomen Międzyrzeca czy Terespola, gdzie ta działalność w wielu obszarach takiej kultury. Tu mamy przykład takich tradycji ludowych, obrzędów, które mają, jakby pamiętamy jeszcze też z naszego dzieciństwa, jak to właśnie bywało, kiedy nasze babcie czy nasze mamy w tym okresie, no pewne takie szczególne zachowania, więc to też ta muzyka, obrzędowość, pewne stroje, ale też i potrawy, to jest jakby przenoszone na obecne w dzisiejszych warunkach może nie wszystko jesteśmy w stanie, że tak powiem, wytworzyć,
no ale możemy kupić. Także też są jarmarki, przeglądy i to jest też pewna nasza duma, gdzie w innych terenach Europy czy świata po prostu tak się nie... Tego nie ma, bo nie ma pewnej tradycji. To u nas to przetrwało i mam nadzieję, że przetrwa. Kocham Cię.